Witam serdecznie z tej strony Jakub Suszka z Poker Break. Jak co tydzień zapraszam Was na kolejny odcinek naszego cyklu wywiadów Poker Break Extra, w którym mam przyjemność gościć polskich pokerzystów. Dzisiaj Waszym i moim gościem jest Sołek. Witaj serdecznie. Witam wszystkich gorąco. No i z naszym dzisiejszym gościem porozmawiamy sobie, no oczywiście, o tematach pokerowych, ale biorąc też pod uwagę liczbę tematów takich pobocznych, pozapokerowych, to myślę, że ten poker będzie dzisiaj trochę w mniejszości, natomiast skupimy się na jego ciekawych zainteresowaniach i też na Włoszech, ale to wyjdzie w dalszej części naszej rozmowy. Dlaczego na Włoszech? Jeszcze zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to odsyłam Was na fanpage naszego dzisiejszego gościa. Wystarczy w przeglądarkę wpisać facebook.com/soekholdem. Zachęcamy do polubienia, do dyskutowania, do obserwowania jego wpisów. No, mnie znajdziecie oczywiście na Twitterze twitter.com/jakubsuszka i tam oczywiście najświeższe informacje ze świata pokera. Zachęcam więc do polubienia, do obserwowania. No, a my już przechodzimy do naszej rozmowy. No i zaczniemy sobie, myślę, tak standardowo, z takim standardowym zestawem pytań, jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom i my, skąd u ciebie w ogóle pasja do pokera, jak to się zaczęło, czy nie wiem, miało to związek z obejrzeniem pokera w telewizji, czy usłyszałeś od przyjaciół? Zaczęło się jako bardzo dużej grupy graczy, wbrew pozorom, w Polsce, ponieważ zaczęło się od tego e-gamingu. Zaczęło się tak naprawdę od Counter-Strike'a, gdzie sponsorem grupy chyba PGS wtedy stało się PokerStrategy.com. No i jakoś tak część z moich znajomych zaczęła powoli kombinować z tym pokerem. Takim kluczowym graczem był pan Karek, który zresztą jest, nie wiem czy do tej pory, czy nadal gra, ale był swego czasu bardzo dobrym graczem turniejowym MTT. No i tak powoli zaczęliśmy próbować, o co tam chodzi. Pierwsze seabety, on nam przedstawiał tak naprawdę teorię, o co chodzi. Później dzięki tej stronie jakoś powoli się rozwijałem. No i dotarłem powoli do tego miejsca, w którym jestem obecnie. Także zdecydowanie e-gaming i tak naprawdę promocja wśród e-gamingowych graczy zrobiła bardzo dobrą robotę, bo jak słychać i widać dookoła, ogromna liczba osób przeszła po prostu z klikania i strzelania do siebie na pokera. Tak, no wystarczy też wspomnieć choćby Janka, który odnosi w pokerze no, bardzo duże sukcesy. Teraz obecnie akurat jest w Barcelonie na tym festiwalu Dokładnie, dokładnie. EPT, więc mamy nadzieję, że jakiś tam fajny wynik ustrzeli. Zresztą też No widziałem musi. ostatnio, tak, na jego fanpage'u szukał osób chętnych do jakiegoś pojedynku w Counter-Strike'a, więc no, na Twitchu być może to będzie dostępne do obejrzenia, więc polecamy śledzić. A odnośnie twojej gry w pokera, to no, powiedz też, od czego zaczynałeś i dlaczego w twoim wypadku te gry cashowe lepiej się sprawdzają? Tak naprawdę ponownie wróćmy do gracza pan Karek, który wtedy zaczął grać kaszówki i tak naprawdę przykleiłem się trochę do tych gier kaszowych. Szczerze nie próbowałem nigdy bardzo jakoś rozwijać swoje umiejętności turniejowe i tak pozostałem przy tych grach kaszowych. W końcu wiesz, dotarłem do takiego momentu tak naprawdę w tych grach kaszowych, gdzie przejście na turnieje wiązałoby się z bardzo dużą wariancją, ponieważ musiałbym grać turnieje z wpisowym $100 w górę. No bo i żeby osiągnąć chociaż podobny winrate godzinowy, podejrzewam, że długie godziny analiz i rozwoju byłyby konieczne. Dlatego jakoś tak, nie wiem, zostałem przy tych grach cashowych, zobaczymy. Nie jest powiedziane, że zostanę przy nich nadal. Na ten czas są to tylko i wyłącznie cashówki. Okej, obecnie jesteś, czy można cię spotkać, grasz regularnie na średnich i na wysokich stawkach, no ale tak jak myślę, każdy zaczyna się oczywiście od tych najniższych stawek. Gdybyś miał spojrzeć w przeszłość i spojrzeć też na poziom rywali z tych poszczególnych poziomów, to jak bardzo on się różni? No bo na pewno jest spora różnica, natomiast właśnie chodzi o to, jak bardzo są zróżnicowani rywale na tych niskich stawkach w porównaniu z tym, co grasz obecnie. Czy to rzeczywiście jest tak wielki przeskok? Zacznijmy od tego, że jak czytam, czasami przelecę po blogach graczy z Anno 10 i jak czytam analizy, które oni przeprowadzają, to ja sobie aż pukam się w głowę, jak to jest możliwe, że tacy gracze są na takim limicie. W momencie, kiedy ja zaczynałem, to
tak naprawdę analiza opierała się na czy c-bet, czy grać c-bet, czy nie grać c-beta i dobierać dobry range preflop. Nie wiem, jak obecnie wyglądają te stoły na niskich stawkach, ponieważ gracze, których trenuję, no tak głównie z NL 100, NL 200, rzadko się zdarza ktoś z NL 50, więc nie wiem, jak jest tam niżej, ale sądząc po tym, co ludzie z niskich stawek publikują na swoich blogach, to jest różnica kolosalna. No i chyba tyle. Jeżeli chodzi o te wyższe stawki, no to wiadomo, ten poziom już tak na przykład na tym NL 500 Zoom jest bardzo spłaszczony. Wielu graczy robi bardzo podobnie, gra bardzo podobnie, zarówno dobiera te range, preflop i postflop. Ich tendencje są również bardzo podobne. Także coraz ciężej o to uzyskanie jakkolwiek edge. Tak jak wspomniałem, nie wiem, jak to jest na stawkach zupełnie tych mikro i tam small stakes. A gdybyś miał sięgnąć znowu pamięcią w przeszłość trochę, to jakbyś, właściwie nie jakbyś, ale no, jeżeli chodzi o ten najtrudniejszy okres w twojej grze, to jak on przebiegał pod względem też poradzenia sobie z kryzysem i wrócenia na te normalne tory do normalnej gry? Kryzys. Tak się zastanawiam, czy miałem tak naprawdę taki solidny kryzys. Zazwyczaj, wiesz, ten mój win rate już jakoś super się nie chwaląc, ale zazwyczaj oscylował pomiędzy 4 a 7 BB, jak sobie wspomnę wszystkie ostatnie lata. Więc przy win rate 4 a 7 BB te swingi tak naprawdę trzymały się pomiędzy 30-40 bainów, to już było bardzo dużo, jeżeli taki swing mnie dopadł, więc nie miałem jakiegoś takiego kryzysu, jeżeli chodzi o downswing wynikowy. Miałem na pewno kryzysy, jeżeli chodzi o motywację i od strony mindsetowej. Wiadomo, kryzys 40 bainów to już, w sensie downswing 40 bainów jakoś wpłynął na mój mindset i moją pewność siebie. I zdarzyło się to w sumie na początku tego roku, gdzie zjechałem właśnie 40 chyba bainów. I jak sobie z tym poradziłem? Od razu psycholog sportu Dariusz Parzelski, który podbudował moją pewność siebie i tak jakby pomógł mi wyjść z tej spirali, w którą wpadłem. Odnośnie tak jakby wychodzenia z tego getting stuck, to pod koniec roku powinna ukazać się moja seria filmów na temat tego, jak wybrnąć z tej spirali właśnie takiego downswingu, takiego niemożności poradzenia sobie z tym okresem stagnacji. Także myślę, że wszystkiego się dowiecie pod koniec roku, a na ten moment to wydaje mi się, że kluczową rzeczą jest to, żeby podbudować pewność siebie, żeby na 100% wiedzieć, co się gra, dlaczego się gra i po co się gra, konkretne zagrania. I to jest dla mnie, jeżeli ktoś jest dobrym graczem, to tak naprawdę musi tylko ponownie wrócić do tej swojej strefy, a żeby grać w swojej strefie, to trzeba być pewnym swoich zagrań. No to oczywiście zachęcamy naszych słuchaczy do śledzenia Twojego fanpage'a. Tam wszystkie informacje na temat tych filmów na pewno znajdziecie. Warto śledzić. Ja przejrzałem sobie i śledzę od pewnego czasu fanpage naszego gościa, więc z czystym sercem polecam. A odnośnie jeszcze tego psychologa sportu i trudniejszego okresu w grze, jak bardzo taka rozmowa, nie wiem, takie spotkania, takie sesje pomagają i czy to jest bardzo indywidualne, czy Twoim zdaniem warto, żeby po taką pomoc sięgnął może nie każdy gracz, ale prawie każdy gracz, który gdzieś tam przeżywa jakiś gorszy okres w swojej grze. Przede wszystkim pan Dariusz Parzelski jest osobą, która przemieliła, że tak powiem kolokwialnie, bardzo dużą liczbę graczy obecnie grających najwyższe stawki w internecie możliwe i wie, co robi, zna się na rzeczy, nie chcę go jakoś specjalnie reklamować, ale kontrolnie chodzę do niego tak raz, dwa razy w roku. Zacząłem od pakietu tam 5 czy 10 spotkań, a obecnie chodzę do niego raz, dwa razy w roku w gorszych okresach lub żeby przypomnieć sobie tak naprawdę po prostu porozmawiać, gdzie są moje cele, dokąd zmierzam. Jak bardzo to pomaga, zadałeś pytanie. Myślę, że to już jest indywidualna sprawa. Jedni ten mindset i tak jakby poukładanie sobie w głowie mają na bardzo przyzwoitym poziomie, inni gracze bardzo szybko wypadają z tej swojej strefy i pewności. Myślę, że dla takiego gracza NL 100, NL 200, który już żyje i tak naprawdę dotknęła go stagnacja na danym limicie, to jest to bardzo fajna opcja. Szczególnie cena w stosunku do tego, co się wynosi z sesji, jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. To jeszcze jedno pytanie odnośnie tej części czy sfery psychologicznej w pokerze, w szczególności zawodowym i na najwyższych stawkach. Czy w Twojej ocenie
ten element psychologii, takiego przygotowania psychologicznego jest bardzo istotny w życiu zawodowego pokerzysty, czy jednak skłaniasz się ku takim opiniom, że bardziej liczą się, nie wiem, umiejętności i zimna krew, natomiast ten aspekt psychologiczny jest czasami wyolbrzymiany? Na pewno nie jest wyolbrzymiony. Jeżeli pierwszym pytaniem, w sumie, które zadaje Dariusz, jest to, ile według ciebie procent stanowi mindset w pokerze? No ja tak po chwili zastanowienia powiedziałem, że no około 30-40%. To potem się mnie zapytał w takim razie, ile godzin w tygodniu w stosunku do tych godzin, które przepracowujesz nad analizą, poświęcasz do pracy nad mindsetem? A ja powiedziałem, kurde, no w sumie to ostatnio nie pamiętam, kiedy pracowałem nad mindsetem. Także no zdecydowanie jest to bardzo, bardzo istotna kwestia. I teraz trzeba zaznaczyć, że mindset często ludzie postrzegają jako nietiltowanie, jako, nie wiem, jako postrzeganie bad beatów jako coś normalnego, jako akceptacja wariancji, a tak naprawdę mindsetem jest wszystko to, co dookoła robimy pokera, czyli zarówno etyka pracy, zarówno przygotowanie do sesji, wszystko, co robimy po sesji, jak odpoczywamy, to jest wszystko tak naprawdę to, co wpływa na naszą sferę psychologiczną. I bardzo dużo ludzi zapomina o tym i twierdzi, że nie jest to tak istotna kwestia, jaka jest. A jeżeli zapytamy naprawdę topowych, dobrych graczy, którzy są respektowani na scenie, to zobaczycie, jak dużo oni pracują nad tą sferą. Okej, to skoro mamy krótką rozmowę na temat tego nieco gorszego okresu w karierze czy w grze, no to musimy oczywiście zahaczyć o ten przyjemniejszy element, czyli moment, w którym wygrywa się całkiem niezłe kwoty, sukces przychodzi, właściwie nie przychodzi, ale ciągle się pojawia. Gdybyś miał sięgnąć też pamięcią i trochę nam opowiedzieć o swoim najlepszym okresie w dotychczasowej karierze, w dotychczasowej grze, to jak ty to wspominasz, no i co też decyduje właśnie o tym, że jest się wygrywającym graczem, odnoszącym sukcesy. No tak naprawdę najlepszy okres, który mi się zdarzył, to jest teraz, czyli jest to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. A potem jak podniosłem się z tego kiepskiego okresu i poukładałem swoją grę od nowa, nabrałem pewności siebie, więc myślę, że teraz w tym momencie jestem w naprawdę bardzo dobrej, tak jakby strefie swojej gry. Jeżeli patrząc wstecz, to uważam, że jestem również na dużo wyższym poziomie niż byłem w zeszłym roku, zarówno mindsetowo, jak i skillowo. Co na to wpłynęło? No przede wszystkim to, że downswing wszystkich graczy motywuje do tego, żeby zabrać za swoją grę. No i po prostu wszedłem na troszeczkę wyższy poziom niż byłem poprzednio. Ja nie gram bardzo dużo rozdań, jeżeli chodzi o volume, ponieważ rozgrywam od 350 do 500 rozdań, 500 tysięcy oczywiście rozdań rocznie, przez co oczywiście ta moja próbka jest troszeczkę mniej wiarygodna niż na przykład takiego gracza Tombo, który tam gra parę milionów pewnie rocznie. Ale co na to wpłynęło? Przede wszystkim balans, czyli zacząłem troszeczkę bar bo styczeń, luty, marzec to jest wiadomo, nowy rok. To jest boost do tego, żeby grać jak najwięcej, robić jak największy volume, skupiać się na swojej pracy, żeby grać jak najwięcej. A nie wpływa to na mnie tak dobrze, jak myślałem. I po tym downswingu zacząłem ponownie dbać bardzo o ten balans, gra w stosunku do tego, co się robi pozapokerowo. I chyba to się sprawdza u mnie najbardziej. Oczywiście u innych graczy może to być inaczej, ale jeżeli u mnie troszeczkę jest chociaż zaburzone, to za dużo pracuję w stosunku do tego, jak odpoczywam, to już to wszystko wpada w jakąś taką spiralę, z której bardzo ciężko mi później wyjść. To jeszcze zapytam Cię o kilka spraw i przejdziemy do Twoich zainteresowań, bo to będzie też bardzo ciekawa część naszego wywiadu i muszę powiedzieć, że ja na to czekam też z pewną niecierpliwością, ale jeszcze odnośnie pokera, to oczywiście takie tradycyjne pytanie, jak Twoja rodzina kiedyś i jak teraz się zapatruje na to, że grasz w pokera, no bo wiadomo, że w Polsce ten stereotyp pokerzysty, zawodowego pokerzysty, no nie jest niestety do końca pozytywny, chociaż dzięki sukcesom Polaków, jak Dominika Pańki czy Dmitrija Urbanowicza, no to się zmienia w ostatnich miesiącach, ale jak to u Ciebie wyglądało? Czy było pełne wsparcie od początku? No, oczywiście, że nie było na początku. Na początku wszyscy postrzegają tego pokera no, to tak, jak postrzegają, czyli bardzo źle, coś co karciani gangsterzy grają w piwnicach przy zadymionych tych.
Pierwsze moje, pamiętam, że pierwszy raz pochwaliłem się chyba tacie, że tato, wygrałem tam $1500 chyba, czy coś takiego przez ostatni miesiąc. A tata się mnie zapytał, o Jezu, ale od kogo? Teraz oni będą cię ścigać, czy coś tego. I to była dla mnie zupełna abstrakcja, jak różnica pokoleń może postrzegać to. A w chwili obecnej mam pełne wsparcie zarówno od mamy, jak i od taty. Może nie są dumni aż tak z tego, jakbym został lekarzem, ale zdecydowanie mam u nich pełne wsparcie i są bardzo zadowoleni z tego, co robię, i szczególnie jak widzą, jak szczęśliwy jestem żyjąc we Włoszech, i no, wszystko jest na dobrej drodze. No dobra, to jeżeli chodzi o pokera, powiedz mi jeszcze też, jak ty widzisz swoją karierę za nie wiem, 2-3 lata, za 5 lat, bo no, jako zawodowy pokerzysta pewnie gdzieś takie plany u ciebie się pojawiają. Też patrząc na obecną sytuację pokera i na poziom pokera, jak to wygląda z twojej perspektywy? Na pewno nie zamierzam przestać przez najbliższe, nie wiem, podejrzewam, że 5 lat. Myślę, że będzie to nadal jedno z bardziej opłacalnych zajęć, które mogę sobie wyobrazić. Szczególnie, że moja pasja jest to jest to tak naprawdę moja pasja, więc nie wiem, czemu miałbym z tego rezygnować. Dopóki ten win rate będzie przynosił w miarę solidne korzyści, jeżeli chodzi o money per hour, to będę to kontynuował, nawet jeżeli miałby być troszeczkę mniejszy niż jest teraz. Jeżeli chodzi o przyszłość, no na pewno powoli chcę jakoś budować sobie jakieś tam tło. Nie do końca jestem pewien, w którą stronę będę uderzał, ale na pewno nie chcę za 20 lat obudzić się przed komputerem, klikając guziki. Więc póki co najbliższe 5 lat raczej poker, a co dalej, to zobaczymy. Nigdy jakoś nie planowałem specjalnie do przodu swojego życia, więc chciałbym, żeby to nadal było tak, jak jest teraz. Dobra, to jeszcze takie filozoficzne pytanie trochę. Co ci daje poker? Gdybyś miał w kilku zdaniach to opisać, to może poza tą wolnością taką, że sam sobie jesteś szefem, to co jeszcze? Co, no wiadomo, że sam sobie szefem to jest raczej główny ten argument. Na pewno wielu rzeczy takich, jak to określić, poprawił jakość mojego życia od strony. Jestem po prostu lepszym człowiekiem. Mam wrażenie, że jestem bardziej cierpliwą osobą, chłodniej kalkuluję niektóre sytuacje, w których tak naprawdę jestem pod presją. Dużo bardziej doceniam te takie lepsze momenty w życiu, jestem bardziej świadom w każdej przyjemnej dla mnie sytuacji. Co jeszcze mi daje poker? No tak naprawdę dużo wiedzy, którą pochłonąłem czytając te wszystkie książki mindsetowe, jak i poza mindsetowe, sprawiły, że uważam się teraz lepszym człowiekiem, niż jakbym nie grał w tego pokera. To jeszcze pytanie odnośnie twoich wygranych, twoich sukcesów pokerowych. Co najbardziej, nie wiem, tego szalonego, może niezwykłego sobie kupiłeś za wygrane w takim momencie, że pomyślałeś sobie, okej, ciężko zapracowałem na coś, to teraz czas pójść do sklepu i zaszaleć. Wiesz, że nie mam chyba takiej rzeczy. Wbrew pozorom, naprawdę, wbrew pozorom, raczej żyję jak normalny człowiek. No, kupiłem sobie laptopa do pracy, no ale to nie jest jakaś super rzecz. Nie mam chyba tak. Głównie opiera się na tym, że bardzo dużo podróżuję. Tak naprawdę ostatnie 5 weekendów we Włoszech byłem w innym miejscu, z jakieś jeziora polodowcowe, jakieś miejscowości typu Porto Venere, co jest na liście UNESCO. Głównie skupiam się tak naprawdę na podróżach i na takich doświadczeniach życiowych niż na rzeczach materialnych. No nie będziemy wymieniać, nie wiem, słuchawek, no przecież co to jest za rzecz, no. Okej, czyli jakieś sportowe Ferrari jeszcze czeka na ciebie, tak? Nie, w ogóle mi to jest niepotrzebne. Jeżdżę, jak wracam do Polski, to jeżdżę Mazdą 6 z 99 roku, jest ekstra. Okej, to jeszcze na sam koniec tej części, jakbyś miał początkującym pokerzystom, którzy z pewnością nas słuchają, udzielić takich dwóch podstawowych rad, które na pewno nie w 100%, ale gdzieś zwiększą ich szanse na sukces, to co twoim zdaniem jest takim decydującym czynnikiem, który być może właśnie do tego sukcesu ich doprowadzi? Zadałeś pytanie o decydujący czynnik, a powinieneś chyba zadać pytanie o jakie jest decydujące pytanie, które powinni sobie zadać, i takie pytanie to jest, czy powinni w ogóle zaczynać.
W dzisiejszych czasach przebić się przez te mikrolimity przy obecnym poziomie i dostępie do wiedzy jest bardzo ciężko, więc powinni się zastanowić nad swoją sytuacją finansową, gdzie są w danym momencie w życiu, czy mają jakieś zaplecze, co jest tak naprawdę ich priorytetem w życiu. I nie chcę jakoś specjalnie zniechęcać ludzi, ale widziało się w życiu parę upadków. Nie były to jakoś bardzo bolesne, ale mimo wszystko były to upadki. Nie życzę tego nikomu. Więc może raczej zacznijmy od tego. Jeżeli chodzi o czynnik, który jest kluczowy przy osiągnięciu sukcesu, najważniejsze jest to rozumienie tej gry na swój sposób. Oczywiście musimy jakoś zaczerpnąć tą wiedzę, ale po nauczeniu podstaw i przyswojeniu tej wiedzy musimy tak naprawdę każde zagranie rozumieć na swój własny sposób, dlaczego to robimy versus kto gramy. I chyba to jest kluczowe, żeby nauczyć się takiego własnego postrzegania tej gry. No dobra, to jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała już na sam koniec odnośnie Pokera Live, bo porozmawialiśmy o pokerze online, to powiedz, czy można cię spotkać na jakichś turniejach, choćby lokalnych we Włoszech, turniejach live? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ chyba jestem wyjątkiem, ponieważ nigdy w życiu jeszcze nie byłem w kasynie. No to kończymy w takim razie tą pierwszą część, chociaż spodziewałem się nieco innej odpowiedzi, ale no okej, Nie, ciekawe. nie, nie, to jest ciekawe, ponieważ nigdy w życiu jakoś nie miałem, nie wiem, nigdy nie było w sumie okazji, niż nikt z moich znajomych nigdy nie chodził do kasyna. Jako, że nie jestem graczem turniejowym, to nie jeździłem na żadne festiwale. To się zmieni, ponieważ zapytałeś mnie też o plany wcześniej i w tym roku planuję troszeczkę pojeździć po kasynach we Włoszech. Nad Mediolanem jest kasyno Campione, które oferuje gry NL1000 i mam znajomego Włocha, który regularnie będzie tam jeździł od września, października, więc zamierzam spróbować i zobaczyć, co tam się dzieje. No to skoro wspomniałeś Campione, to warto też powiedzieć może, któryś z naszych słuchaczy się skusi. Tam będą też rozgrywane satelity do World Series of Poker Europe, który w Berlinie startuje na początku października, natomiast w Campione będzie w połowie albo pod koniec września pierwszy czy jeden z dwóch pierwszych międzynarodowych przystanków w SOP Circuit, więc też warto wpaść, powalczyć o ten. Tam jest chyba pierścień mistrzowski w tych cyklach, więc warto, można też powalczyć w satelitach. No i życzymy powodzenia, jeżeli chodzi o te turnieje i tobie też, jeżeli się tam wybierzesz. Przejdziemy, myślę, do równie ciekawych, a może nawet ciekawszych dla niektórych tematów, bo sporo tego jest. Między innymi porozmawiamy sobie o Włoszech, czyli o pięknym kraju też z fajnym jedzeniem, o wędkarstwie, o paralotni, o podróżach, o snowboardzie i o kręceniu filmów na YouTubie, więc sporo tego jeszcze w najbliższych minutach nam się szykuje. No ale zaczniemy od tych Włoch. No powiedz moim słuchaczom, naszym słuchaczom i mi, co cię wywiało aż do Włoch i do Mediolanu, tak? Dokładnie do Mediolanu. Wywiała mnie miłość, czyli moja wspaniała narzeczona Joanna, która przyniosła się tam pracować do Mediolanu 5 lat temu. I jakoś tak się stało, że 3,5 roku temu chyba jakoś tak dołączyłem do niej. Obecnie mieszkamy w centrum Mediolanu. Mamy swoje małe monolokale, malutką kawalerkę. Koszty życia to może za chwilę. No i jakoś tak wyszło. Dodatkowym plusem jest to oczywiście, że field we Włoszech jest bardzo przyjemny. Może nie bardzo przyjemny, ale liczba gierek, które chodzą od NL200 do NL1000 jest całkiem znośna. I to był też spory argument. No właśnie, to skoro jesteśmy przy Włoszech, jeszcze jednak zahaczę o tego pokera online, bo myślę, że część naszych słuchaczy wie, że we Włoszech ta sytuacja pokera online jest niewesoła, z tego względu, że po pierwsze podatki są niekorzystne, a po drugie jest zamknięty rynek graczy, więc ta liczba gier też jest mocno ograniczona i co kwartał praktycznie słychać o tym, że po pierwsze spada liczba czy wyniki finansowe operatorów, a po drugie włoskie władze ciągle się zastanawiają, już nie wiem od ilu tych kwartałów, żeby dołączyć do tej międzynarodowej puli graczy, ale coś się nie mogą zdecydować. To czy tobie właśnie to nie przeszkadza, ta taka
niezbyt korzystna sytuacja, jeżeli chodzi o te regulacje, które obecnie obowiązują we Włoszech. Znaczy, podatku dochodowego nie ma od pokera, jest tylko zwiększony rejk, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Ten rejk jest troszeczkę wyższy, ale znaczy, rejk jest chyba taki sam, ale zwroty są mniejsze, rejkback jest słabszy. Także tu jakoś nie ma większego. Wiadomo, doszedłem do momentu, w którym tak naprawdę nie mam gdzie iść dalej, siedząc we Włoszech, bo tak czotuję się na te gry NL1000. I poza tym nie za dużo jest do roboty, oprócz klikania NL200, 400 i 600. No to troszeczkę może wpłynęło też mindsetowo na mnie, że no, doszedłem do momentu, gdzie no mówię, nie mam co ze sobą zrobić, ale poza tym jestem bardzo zadowolony. Nie jestem zachłanny aż tak, o tak. Dobra, a odnośnie jeszcze tego Mediolanu też, bo pewnie większość wie, że przecież tam dwie drużyny piłkarskie świetne się ulokowały, może świetne kiedyś, teraz trochę ten ich poziom, sukcesy są nieco mniejsze, czyli AC Milan i Inter Mediolan, czy gdzieś cię tam skusiło, żeby pójść na jeden albo kilka meczów, czy regularnie się wybierasz, czy raczej nie jesteś kibicem piłki Nie, nożnej? zdecydowanie nie jestem kibicem piłki nożnej, ale zamierzam się wybrać, ponieważ teraz uruchomili kolejną linię metra, która bezpośrednio ode mnie jedzie pod San Siro. Czyli wygoda. Wygoda, tak jest. No dobra, a jeżeli chodzi już o to życie we Włoszech, to z twojej perspektywy, jak wypada to porównanie życia właśnie w Italii w porównaniu do Polski? Ja przede wszystkim drogo, to na pewno, bo koszty życia są no, ogromne, naprawdę. Za monolokale jest to opłata w granicach 800 euro za miesiąc, więc to jest naprawdę solidny apartament w Warszawie. Jeżeli chodzi o koszty życia, no to może nie dwukrotnie, ale półtora raza tyle, co w Polsce o żywność i środki transportu i tak dalej. No, ale jest bardzo dużo innych plusów, tak? Mediolan, samo miasto w sobie, nie chcę go jakoś specjalnie reklamować, ponieważ nie jest to miejsce, w którym chciałbym docelowo mieszkać do końca życia. To jest taka troszeczkę włoska Warszawa, czyli to nie są jeszcze te Włochy, Włochy. Jest to miasto bardzo uprzemysłowione. Miasto, które tak naprawdę jest świetną bazą wypadową do tego, żeby zwiedzić północ Włoch, czyli mamy na północ od razu góry. Mamy jeziora polodowcowe, które są przepiękne. Mamy bardzo, nie wiem, tak naprawdę 3 godziny samochodem nad morze w dół. Mamy wspaniałe winnice, mamy bardzo blisko do Toskanii. Także jako baza wypadowa jest to świetne miejsce, ale jako docelowe miejsce zamieszkania to chyba nie do końca. No dobra, to jeżeli nie Mediolan, to które miasto albo który region tobie najbardziej przypadł do gustu, w którym też mógłbyś zamieszkać za jakiś czas? Dobre pytanie. Bardzo przepięknym regionem jest Liguria i to by było chyba takie moje marzenie, żeby tam zamieszkać. Jest to przepiękne miejsce, wspaniałym wybrzeżem. I jeżeli chodzi o takie poczucie, że jest się we Włoszech, to naprawdę jest to top. Jeszcze nie byłem na samym południu, dopiero w październiku odwiedzę Sycylię. I wtedy może się dopowiem, bo teraz nie mam pojęcia. Nie wiem, podobno samo południe Włoch to jest zupełnie inna bajka niż północ, więc nie chcę jeszcze nic mówić. Dobra, a odnośnie samego Mediolanu przypomniała mi się też jedna rzecz. Formuła 1, Monza. wyścigi, tak, i tor Monza, legendarny tor Monza. Czy miałeś okazję gdzieś tam w okolicach tego toru albo na samym torze być może na No, F1 gościć? też nie miałem, to jest mój bardzo duży błąd, zamierzam to naprawić jak najszybciej. No tak, we wrześniu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w tym roku kolejny wyścig, więc A już nie. jeszcze mnie nie będzie chyba tam we wrześniu, niestety. No to za rok w takim razie. To A za rok. jeżeli chodzi o tą Ligurię, to jeżeli dobrze pamiętam, na twoim kanale na YouTubie jest Jest, dokładnie. tak, jest filmik właśnie zmontowany przez ciebie z pobytu, z wizyty w tym rejonie, więc polecamy na twoim Facebooku też chyba można znaleźć, więc jeżeli któryś z naszych słuchaczy będzie chciał obejrzeć, będzie zainteresowany, jak wygląda Liguria, to zachęcamy. No a odnośnie Włoch dalej, co sądzisz w takim razie włoskiej kuchni? Jak też to wygląda porównanie włoskiej kuchni do polskiej i która tobie bardziej przypadła do gustu?
To jest rzecz zupełnie abstrakcyjna. Ja nie jestem w stanie nawet ubrać w słowa to, jak obecnie postrzegam spożywanie posiłku. To, co było w Polsce, to tak naprawdę jest jedzenie, no nie wiem, no jadło się obiad i wychodziło się na dwór i tak naprawdę to się ograniczało do spożywania posiłku. A jeżeli chcielibyśmy jakoś opisać to, jak wygląda tutaj proceder spożywania posiłku, to jest najpierw jest przystawka, potem jest primo, secondo, potem jest jeszcze deser i cały ten tak naprawdę uczta zaczyna się o godzinie 22 i kończy się nawet o pierwszej czy drugiej w nocy. Włosi bardzo dużo rozmawiają przy jedzeniu. Jeżeli chodzi o jakość jedzenia, to też nie można tego w żaden sposób porównać do tego, co jest w Polsce. Ilość restauracji, która tam jest, w Mediolanie samym, tak naprawdę co krok jest restauracja. Jeżeli wyjdziemy po godzinie 19, po godzinie 20, każda z tych restauracji będzie pełna. Jeżeli w którejś z tych restauracji jedzenie byłoby chociaż troszeczkę niedobre, ona automatycznie staje się pusta i bankrutuje. Więc to wszystko sprawia, że jakość tego jedzenia w każdej restauracji jest naprawdę top, top, top. Oczywiście kuchnia włoska kieruje się swoimi zasadami, są to proste, tak naprawdę nieprzetworzone za bardzo produkty. No i plus to, że produkty są typowo włoskie, warzywa są hodowane przy dużym nasłonecznieniu, to wszystko smakuje naprawdę niesamowicie. No dobra, to powiedz jeszcze, które danie z włoskiej kuchni jest tym twoim ulubionym. Zdecydowanie osławione frutti di mare. Okej, a gotujesz sam, czy raczej się zdajesz tutaj na szefów kuchni? Zdecydowanie gotuję sam, tylko że troszeczkę nie w tą stronę poszedłem, ponieważ lubię bardzo ostre smaki i kuchnia zdecydowanie azjatycka jest moim faworytem. Okej. Jeżeli ktoś też byłby zainteresowany Włochami, a obecnie nie przebywa w tym kraju, to ja z czystym sumieniem polecam teksty Jarosława Mikołajewskiego w Gazecie Wyborczej. Praktycznie co tydzień gdzieś się tam właśnie jego teksty na temat Włoch pojawiają, więc warto po nie sięgnąć, warto sobie poczytać, jak tu życie we Włoszech się toczy, jak wygląda. Ciekawa rzecz. No a wracając do naszej rozmowy, gdybyś miał też wskazać taki największy plus życia we Włoszech, to co twoim zdaniem by to było? Może poza jedzeniem. Inne spojrzenie na życie, czyli nauczyłem się, nauczyłem to może jest inne słowo, zauważyłem, że można inaczej funkcjonować niż iść do tak naprawdę 8 rano do pracy, wracać o 18, zjeść coś, odpalić telewizor i pójść spać. I jak się zastanowimy, to stereotypowa polska rodzina mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Włochy, to tam życie u nich zaczyna się po 40-30 roku życia dosłownie. Ci ludzie wychodzą codziennie do restauracji, rozmawiają, kontemplują, bawią się. Co weekend tak naprawdę ludzie w wieku 40-50 lat chodzą do klubów, podróżują po całych Włoszech. No, jakoś tak, nie wiem, cieszą się tym życiem. Widać, że ci ludzie żyją, po prostu widać, że żyją, a nie chciałbym powiedzieć floating, że ludzie nie płyną, tylko po prostu żyją pełnią życia. No dobra, a jakiś minus, który twoim zdaniem, czy tobie najbardziej rzuca się w oczy już mieszkając kilka lat we Włoszech, to co by to było? Jeżeli chodzi o taki indywidualny, spersonalizowany minus, to jest to dalej, no tak jest, odciąłem się od znajomych, którzy no bardzo dużą częścią mojego życia i bardzo istotną częścią życia nadal są dla mnie i staram się jak najczęściej podróżować do Polski, no ale wiadomo, ciężko to wychodzi. A jeżeli chodzi o minus Włoch samych w sobie, no te koszty życia mogłyby być zdecydowanie mniejsze. Ale tak poza tym, to tam nie ma za dużo minusów. Czyli jakość życia tak równoważy te koszty. Dokładnie, jakość życia równoważy koszty. Jestem w stanie przełknąć. A jak wygląda u ciebie też sprawa z językiem włoskim? Bo skoro już parę lat tam mieszkasz, to podejrzewam, że nie jest Język, źle chyba. no właśnie jest dość słabo, ponieważ język włoski jest osłuchany do tego stopnia, że rozumiem, nie wiem, 70-80%, ale jeżeli chodzi o mówienie, to tak nie do końca, ponieważ no ja pracuję przed komputerem. Moja narzeczona akurat też tak średnio ma możliwość nawiązywania kontaktów, więc głównie rozmawiamy po angielsku. Co ciekawe, mamy więcej znajomych obcokrajowców, nie Włochów,
niż Włochów, także jakoś tak to wyszło. No średnio, ale będę dążył do tego. Myślę, że przyszły rok będzie przełomowy w tej kwestii, albo nawet jeszcze ten rok powoli zacznę coś, jakiś kurs. To jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy dalej. Włochy, czyli piłka nożna, tak, doskonałe jedzenie, ale z mojego punktu widzenia to chyba przede wszystkim motoryzacja. Ty wspomniałeś, że może nie jesteś wielkim fanem motoryzacji, czy nie przywiązujesz aż takiej wagi do motoryzacji, natomiast podejrzewam, że mieszkając w Mediolanie i nie wiem, wychodząc na spacery po mieście, masz okazję jakieś ciekawe auta, włoskie w szczególności, zauważyć. Poprzednie moje mieszkanie było przy salonie Lamborghini, także miałem przyjemność słuchać Aventadora praktycznie 2 razy w tygodniu. No i wiadomo, Ferrari też w tym bardzo bogatym mieście, bo tak północ Włoch jest bardzo bogata, a południe Włoch jest bardzo biedne, więc no, wszystkie te najdroższe auta ściągają jednak do tego Mediolanu. Najlepiej można to zaobserwować wychodząc taki piątek wieczór albo sobota wieczór w centrum Mediolanu. No, wszystkie najlepsze auta się zjeżdżają, żeby podwieźć przepiękne Włoszki lub jakieś blondynki, bo Włosi oczywiście blondynki uwielbiają, do najlepszych restauracji. No i wtedy możemy sobie posłuchać tych pięknych, wspaniałych, potężnych silników. Ale tak na co dzień raczej Włosi skupiają się na bardzo małych autach. Głównie są to właśnie Smarty, Yarisy. Tak naprawdę te auta, im bardziej kompaktowe, tym lepsze, bo oczywiście problem z parkowaniem w tych włoskich uliczkach jest bardzo duży. A masz jakieś ulubione swoje włoskie auto? Swoje włoskie auto. No wiadomo, że każdy liczy na Lamborghini kontra Ferrari. Chyba celowałbym mimo wszystko bardziej Ferrari, ale tak jak mówię, nigdy to nie będzie w życiu moim żadnym priorytetem, więc nie nastawiam się w tą stronę. Okej. Ja oprócz niemieckiej motoryzacji, czyli Mercedesa i Porsche, właśnie włoską sobie cenię i bardzo piękne samochody zresztą mają. Mi się bardzo podoba ta stara 500, Fiat 500. Fajne autko, niestety w Polsce nieco rzadziej spotykane niż we Włoszech, no ale to z oczywistych względów. No i też jest jeszcze piękna Alfa Romeo Montreal, chyba, jeżeli dobrze O, pamiętam. Montreal, tak. Tak, piękne auto i jeżeli ktoś będzie miał okazję spotkać, to warto się przy nim na chwilę zatrzymać, bo fajne autko. Zresztą Alfa ostatnio też pokazała nowy model, więc miejmy nadzieję, że ta marka, która sporo pięknych modeli wypuściła w przeszłości, wróci do życia i odrodzi się, no i będzie odnosić sukcesy, bo szkoda by było, gdyby zniknęli z rynku, ale to chyba im jednak nie grozi.